2023 rok był dla graczy zdecydowanie jednym z najbardziej polaryzujących. Dostaliśmy masę świetnych gier. Zaczynając od fenomenalnego Baldur's Gate 3, w którego zagrywam się do dziś, poprzez Tears of Kingdom, Lies of P, Remnanta 2, całkiem w porządku Hogwarts Legacy, a i ci od PlayStation też jakiegoś pająka dostali? No i jak zawsze były fajne indyki. Ale że z natury jestem człowiekiem pozytywnym jak testy na HIV alternatywki ze Squatu, nie będę się dziś skupiał nad tymi dobrymi momentami. Bo 2023 to dla mnie przede wszystkim widowiskowy upadek na ryj wielu znanych i powszechnie szanowanych studiów, a także Activision Blizzard czy Bethesdy. Zacznijmy jednak od gry, wobec której nie miałem żadnych wymagań i nadziei. Wychodząc jednak w lutym, stanowiła idealne otwarcie prawdziwej nawałnicy gówna. Coś jakbyście włączyli telewizor o 19 i zobaczyli czołówkę wiadomości na TVP. Mowa oczywiście o Forspoken, na którym mocno przejechał się wydawca, Square Enix. W ogóle w ramach mojej wredności będę wam tutaj puszczał tzw. accolades trailery, czyli zajawki z pięknymi cytatami pochwalnymi od branżowej prasy. Ten festiwal żenady, jakiego doświadczyliśmy w lutym, miał jednak duży wpływ na swoich twórców. Studio odpowiedzialne za spłodzenie tego potworka zostało bowiem po premierze wchłonięte przez Square Enix. Obyśmy dzięki tej decyzji nie musieli już doświadczać więcej ich gier. W maju poczułem gdzieś za mostkiem bolesne ukłucie. Niestety nie był to zawał serca i muszę się dalej męczyć życiem w tym kraju. Był to bowiem tylko upadek niegdyś bardzo szanowanego przeze mnie za świetne Dishonored i Preya, Arkane Studio. Niestety, po wydaniu drugiej części wspomnianego Dishonored, jakość ich gier poleciała na łeb na szyję. Nie ma się co w sumie dziwić. W końcu czego oczekiwać po studiu, które zatrudniło scenarzystkę za jej świetne wpisy na Twitterze. Mimo tego, że już Deathloop wyglądał co najmniej średnio, Redfall sprawiło, że poczułem się dotknięty, w sposób w jaki nigdy bym nie chciał być dotykany. Słowem, mogłem się przez chwilę poczuć jak pracownik Blizzarda. Arkane wysmażyło nam iście gówniany looter shooter, z jakością produkcyjną tak żałośnie niską, że gra nawet nie miała swoich własnych cutscenek, a jedynie obrazki z podłożonym głosem. Na szczęście nowa gra od Arkane będzie w uniwersum Marvela, także już całkowicie będę mógł mieć w to wyjebane. Na ławie oburzonych w tym roku mogą także rozsiąść się wygodnie fani Tolkiena. Gollum był bowiem godnym przeciwnikiem dla Redfalla w kategorii najchudowszej gry Maja 23. Bo w tym roku konkurencja była tak zawzięta, że musimy to podzielić na miesiące. Gdyby jednak tego było mało, drugi sierpowy nadszedł w październiku wraz z premierą równie chujowego Return to Moria. Niczym pijany stary, podnoszący się z kanapy po 8 browara, ten survivalowy koszmarek sprzedał fanom kolejną bułę na pysk. Tak dla pewności. W czerwcu się działo. Pierwsza tak duża premiera na naszej liście, ale za to piekielnie chujowa. Czejcie, bo diablo. Kosztująca jedynie $100 na premierę, jeśli jak frajerzy zapłaciliście za kilka dni wcześniejszego dostępu, który tak naprawdę był wam zabrany, żebyście więcej zapłacili, podzieliła opinię graczy i recenzentów. Nie pierwszy i nie ostatni raz zresztą. Na szczęście Activision Blizzard to od lat absolutny top branży. Udowodnili to nie tylko tą Diablo złą grą. Postanowili także m.in. dobyć Overwatcha 2, czy naszczać w ostatnich dniach na grup World of Warcraft poprzez udostępnienie graczom możliwości kupienia do swojego legendarnego MMO przygotowanej od razu pod endgame postaci. Pay to win nigdy nie było tak mocne. Po co grać w nasze gry, skoro możecie po prostu zapłacić? Zróbmy jednak małą przerwę na rozdanie nagrody Złotej Ścinki. W tym roku zmierzyli się. W niebieskim narożniku. Gra, która pomimo swojego stanu technicznego wciąż ma więcej klatek na sekundę niż Todd Howard kłamstw w jednym zdaniu. Star Wars Jedi Survivor. Jej oponentem w narożniku zielonym, reprezentujący niezwykle mocną w tym roku stajnię Microsoftu, nazywaną stajnią tylko pod warunkiem, że mówimy kurwa o stajni Augiasza. Cities Skylines. Walka nie wyłoniła zwycięzcy ze względu na podwójny techniczny knockout. Microsoft. Ach, Microsoft.
Powinienem ich nazwać sponsorem generalnym tegorocznego przeglądu krapów. Od jakiegoś czasu ich szefostwo, chyba za punkt honoru, obrało sobie wykupienie wszystkich możliwie studiów deweloperskich i jak widać przejęte przez nich firmy działają równie sprawnie co nowa Forza Motorsport, w którą 2 miesiące od premiery na Steamie nie gra dziennie jednocześnie nawet 1000 osób. Ale za to dzięki temu przejęciu zieloni mogli ekskluzywnie zagrać sobie w Starfielda. Za jedyne 500 zł, jeśli chcieliście cieszyć się grą w dniu jej prawdziwej premiery, otrzymaliście solidne doświadczenie, pod warunkiem, że mówimy o roku 2003. Gra tak spieprzona, że nawet moderzy mieli dość. Jedno trzeba przyznać, żyła trochę dłużej niż kampania tegorocznego Call of Duty. My speech was actually longer than this year's Call of Duty campaign. Fani Souls-like'ów również nie mogli się w tym roku nudzić. Żeby im nie było tak miło po premierze bardzo udanego Lies of P, dostali po twarzy okropnym Lords of the Fallen. Ale to w sumie i tak lepiej niż fani Paydaya 3, gry tak złej i nieudanej, że obecnie gra w nią jakieś 20 razy mniej osób niż w Paydaya 2. Koniec roku zakończył się adekwatnie do jego całokształtu. Twórcy The Day Before wzięli od graczy pieniądze z góry, po czym ogłosili upadłość, pozostawiając fanów, literówka w skrypcie, frajerów, którzy kupili grę z produktem gropodobnym, wyglądającym jak najwcześniejszy build deweloperski. Wspaniały to był rok. Z tego miejsca chciałbym także bardzo podziękować twórcom gier, że robią co mogą, abyśmy doświadczyli tego niesamowitego zaszczytu zagrania w owoc ich pracy, za którą mają kurwa płacone, a jak ktoś powie coś złego o ich grze, to od razu zagrywają kartę ofiary i mówią o hejcie. Dziękuję także prasie growej, która wiernie przez cały rok obciągała z połykiem dużym studiom deweloperskim, serwując nam nierzetelne, odklejone od rzeczywistości recenzje, zakłamujące obecny stan techniczny gier i ich ogólną jakość. Słyszymy się w 2024. Już nie mogę się doczekać. Sweet corn is the only thing that makes it through my rear. How do you think I keep this lovely grin?